Teraz czas na kategorię muzyczną też, ale nie wystąpi ten zdobywca tego klarusa. Na zdjęcie roku, które ukazało, było zamieszczone w tym wydaniu czasopisma, to był numer 84. Fotografikiem roku został nasz czeski wieloletni współpracownik Jindřich Opt. Jindřich tutaj mocno pracuje. Jest ubrany w strój organizacyjny. Jindra, gratuluję ci. To jest to zdjęcie. Já teda zase řeknu něco česky, abyste tomu nerozuměli. Když jsem tady, nebo ne tady, ale v tom druhém sále, takhle stál, myslím, před třema rokama, tak jsem děkoval 32 čtenářům za to, že dali hlasné fotografii. Tenhle rok nevím, kolik vás bylo, doufám, že víc teda, jinak by to bylo ošklivý. Ale každopádně musím poděkovat jednak Zoše Matyšik za to, jak to graficky upravila tu fotku, zakomponovala ji do té stránky a jednak stejně jako posledně celý rodině Matyšiků za to, co tady dělají. A že s nima můžu už tolik let spolupracovat. Děkuju. Rozumím, že państwo doskonale wszystko rozumieliście, bo czeski jest bardzo przyjazny Polakom. A ci, którzy nie zrozumieli, tłumaczę króciutko, że Indra jest bardzo szczęśliwy. Sprawdzam, czy właściwie biorę. Gitara. Grzesiek też już nie pierwszy raz, no ale zasługuje na to. Wczoraj błyszczał u boku Irka Dudka w Opolu, w Shaking Dudy, i zdążył przyjechać tu, żeby dla państwa zagrać. Gitarzysta bluesowy roku, Grzegorz Kapołka. Grzesiu, wielkie gratulacje. Przemyśl coś. Szczerze mówiąc, nawet nie bardzo wiem, co powiedzieć. Zastanawiałem się tam w kulisach, jak ma wyglądać to moje słowo do państwa. Przypomniałem, że gdyby nie państwo, gdyby nie odbiorcy bluesa, to ten blues po prostu by umarł już naprawdę wiele lat temu, bo to archaiczna muzyka, wydawało mi się, że bardzo prosta, ale też myślałem sporo ostatnio nad tym, jaka jest różnica między jazzem a bluesem, bo to dwa rodzaje naprawdę bardzo szlachetnej muzyki improwizowanej. Jednak przesłanie bluesa jest takie, że to jest muzyka duszy i dobrze, że tak jest, bo to jest bardzo ważna część naszego, że tak powiem, ciała, chociaż niematerialna, ale w naszym życiu to jest niezwykle ważna kwestia. I chciałem wszystkim państwu tutaj i tym, którzy na mnie głosowali i którzy mnie wspierają bluesowo od bardzo wielu lat, bo jestem już starszym panem i na tej scenie spędziłem naprawdę dużo, dużo czasu, więc chciałem państwu podziękować za przybycie tutaj w celu wysłuchania też moich wspaniałych kolegów i koleżanek. Powinno być odwrotnie. Wspierajcie nas dalej. Bardzo was o to proszę, bo myślę, że warto. Dziękuję bardzo.
teraz Grzesiu nam zagra. Janek zapomniał swojego, ale mu go dam. Wchodzi dla John Lee Hookera. For John Lee Hooker. Do wczoraj mieliśmy zagrać 3 utwory, ale dzisiaj się okazało na próbie, że Mirek zaczął grać w Fifth Avenue Blues. Nawet nie wiedziałem dlaczego tak się, ale Mirek powiedział, że bardzo lubi tą piosenkę, w związku z powyższym zagramy dla Państwa Fifth Avenue Blues.
Thank you.
Thank you.
dziękujemy. Wcześniej zagrał, bardzo Państwu dziękujemy, to Blue Blues. Wcześniej zagrał z nami nieoceniony Michał Kielak. Wspaniały harmonikarz, wspaniały człowiek, wspaniały kolega, a teraz też moich dwóch przyjaciół dołączy z tego naszego placu bluesowego. Krzysiu Głuch zagra na pianie oraz na gitarze Leszek Winder. A zagramy i tu właśnie taki moment dość dla nas istotny z ostatniej płyty Wolność, która zresztą została płytą roku według ankiety Blues Top za 2020 rok. Płyty nagranej przez nas dla Michała Giercuszkiewicza, Giera, nieodżałowanego perkusisty, kochanego człowieka, wspaniałego, kolorowego, który tam pewnie z góry słyszy. Friendship. Thank you.
Bardzo Państwu dziękuję. Alan Kapołka, Mirek Rzepa, Leszek Winder, Krzysiu Głuch, Grzegorz Kapołka. Bardzo dziękuję. Utwór dla Michała. Grzegorz Kapołka.